Siemanko, jestem Lucek, a to jest GTA Five. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Będziemy sprawdzać aktualizację Bikers. Moja suka ma już odpowiedni strój do tej zabawy. A najpierw sprawdźmy, co my mamy tutaj dostępne w sklepie. Więc tak, wchodzimy sobie może tutaj. Mamy nowe motocykle, mamy skuterek. Pewnie będzie można utworzyć też gang skuterkowy, jak ktoś będzie chciał. Mamy motocykl trzykołowy. Bardzo ciekawa sprawa. Jestem ciekawy, jak się nim jeździ. I tutaj mamy informację, że będzie można przez ograniczony czas odblokować ekskluzywną odzież przy kupnie tego motocykla. Okej. Tu jest jakiś nowy motocykl. Ten jest jeden z chyba z droższych. Jest jeszcze chyba droższy motocykl. Na razie tak patrzę tylko pobieżnie dosyć. Jest nowy quad. Ciekawe, jak się nim jeździ. Myślę, że nie ma specjalnej różnicy między tym quadem a tym, którego już mieliśmy wcześniej. Tu jest jakiś nowy motocykl. No jest trochę. No, na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Jest jeszcze motocykl taki najszybszy z najszybszych, który kosztuje niecały milion. Hakuchu Drag. No, Hakuchu już samo z siebie jest bardzo szybkie. Ciekawe, czy ta wersja dragowa będzie najszybsza. No i oczywiście będzie to motocykl, który kupię. Ale to zaraz zobaczymy jeszcze. Teraz tak, jedna ciekawa sprawa. Aha, jeszcze musimy sprawdzić sobie nieruchomości. Ja już jedną kupiłem. Mamy nieruchomości w różnych cenach. Te w mieście, z tego co widziałem, są najdroższe. Tak. Ale można sobie kupić taką nieruchomość za 200 tysięcy, za 210, za 225. Ja sobie kupiłem nieruchomość swoją. Można jej chyba kupić kilka nawet. Zobaczcie, ja już sobie kupiłem tu jedną. Można odnowić, coś tam innego kupić. Czyli nie trzeba się skupiać tylko na jednej nieruchomości. Nie? Tak jak mieliśmy tu w przypadku nie magazynów, tylko naszych biur, jak byliśmy w organizacji. Teraz ja jestem prezydentem, mając swoją posiadłość tutaj. Słuchajcie, dziwna sprawa. Ja niedawno tuningowałem ten motocykl, przywołałem go sobie teraz i zauważyłem, że zniknął mu KERS. A nie, jest, tylko włącza się, tylko nie ma tego na mapce. Zobaczcie sobie. Moment. Zobaczcie sobie, nie ma tego na mapce, tego KERS-a. Nie, tutaj. O co tu biega? To się jakby. Wow. Dziwna sprawa, naprawdę, ale okej, okay, dobra, nieważne. Może to się gdzieś indziej pojawia albo coś. Okej, okay, jakaś tam zmiana jest. No zobaczymy, czy te nowe motocykle mają jakieś ciekawe funkcje. Na razie jestem najbardziej ciekawy, czy możemy sobie od tako wjechać do naszej nowej siedziby. Teraz zauważyłem, że też pojawił się nowy kontakt. Jest to ziomek, który nazywa się Malk. Zobaczymy, co zajęty jest. To pewnie on będzie do nas dzwonił w jakiejś tam sprawie. No nie wiem, zobaczymy, co to będzie. Teraz jadę tu do garażu i zobaczymy do garażu, do chyba siedziby. I zobaczymy, co uda nam się tu zrobić. Okej. Okay. A to jest chyba z drugiej strony. Musimy tu gdzieś zajechać. Może tu? O, to tutaj. Dobra, sprawdźmy coś. Okej, okay, możemy wprowadzić motocykl. Yo, good to see y'all. I'm out. Over from LC, looking after these joints. You taking over this clubhouse? Alright, alright. I guess you're gonna be starting some kind of MC chapter of your own. This got all the recreational facilities your crew gonna want. Darts, juke, arm wrestling table, working bar, whatever, whatever. Whatever. And you can take it if you want it. Oh, okay. What else you need to know? Oh, there's plenty of room to store your bikes. Every club member gets a spot, and the bike shop's hand to trick out your rides. Zach's gonna charge you for that work, you know, but it's all good because we got him on the site.
There's a spot where a gun locker can go, should y'all need the artillery stored in the building. And then we got a PC back here on an anonymity network. Ha! You seen that shit? The feds Szyfrowana sieć? You can hook it up with these internet cats to run illicit businesses. Take a look at that shit. For real. You'll thank me. And that's that, baby. I'll be in touch if you're taking any of that club business. Otherwise, okay. Enjoy the place. Czy to przypadek, że on ma najdroższy motocykl dostępny obecnie? Chyba nie. Rockstar mówi nam przez to, ej, kupujcie ten najdroższy. Moja suka, co ci się stało? Jest tu jakiś prysznic, żeby można było sobie wziąć? Nie, motocykliści się nie myją od dzisiaj. Jest tu jakaś typa, można kupić sobie coś? Można zamówić drinka. Poproszę drinka, może mi przejdzie ból zęba. Dobra, cyk. No to wygląda jak taka trochę speluna, ale takie coś sobie właśnie kupiłem. Pasuje do tego klimatu. Możemy pograć wrzutki. Ojej, mocny był ten drink, bo po jednym już się Asuka buja trochę. Co to jest? Jakieś nowe show? Dajcie spokój, nie patrzcie na to. Idziemy zobaczyć na dół. Kupiłem sobie warsztat, bo podczas gdy kupujemy nasz, no nie magazyn, naszą siedzibę, no to możemy sobie mieć też warsztat w tym. I teraz tak, było tam, ziomek mówił, że na każdego członka ekipy przypada jej jakieś jedno miejsce w tym magazynie, ale ten magazyn jest naprawdę duży. Moim zdaniem zmieściłoby się tu dużo motocykli, dużo więcej niż 8, no bo w ekipie możemy mieć 8 ludzi naraz. Tu mamy jakieś niestandardowe koła. Te koła pasują nawet chyba do samochodu, chociaż może nie. Nie, to są raczej motocyklowe. No dobra, wsiądźmy na motocykl. Aha, tutaj mamy możliwość, żebyśmy od razu zmodyfikowali. Tam wystarczyło nacisnąć E. I tu mamy ten właśnie warsztat. Ciekawe, czy modyfikacje będą jakieś tańsze. Okej, sprawdźmy jedną rzecz. Teraz spróbuję kupić sobie motocykl. I czy będę mógł sprowadzić do tego garażu więcej niż jeden? To jest takie zasadnicze pytanie. Wchodzimy sobie w internet i kupimy sobie coś. Może kupimy sobie... A co mi tam? Kupię hakuchu dragowe. Wybierzemy sobie kolorek. I czy będziemy mogli wybrać tą siedzibę? No tak się właśnie zastanawiam. Wybierzmy sobie w kolorze może czerwonym. Zamów? O! Możemy! Oh shit! Możemy! To ile tutaj mamy miejsc? Ile możemy tu zmieścić motocykli? No nie wiem. Byśmy musieli to jakoś sprawdzić. Bo jeśli więcej jak 10... Wow, to by było coś. Na razie jest tylko jeden, ale no nie ma tu nigdzie napisane, ile maksymalnie możemy zmieścić. Bo jeśli... Bo już dwa na pewno wejdą, tak? Mamy tu ten motocykl, tego udawanego Kersa. Ale czy więcej można zmieścić? No zaraz się okaże. Możemy coś z ulicy jeszcze wziąć. Nie wiem, jak to sprawdzić inaczej. O, dobra, możemy się tu przespać. Tylko prysznica nie ma. Jest taka pryczka. O, dobra, Asuka już wyzdrowiała. Spoko, dobra, wstawaj. Już się wyspałaś. Wstajemy. Tu mamy komputer. I zobaczmy, co możemy tym komputerem robić. No bo jak mamy organizację swoją, no to możemy, wiadomo, robić te paczki. A tutaj mamy klub. Więc możemy kogoś zaprosić do klubu. Klub motocyklowy. Tu mamy... Aha, załóż klub motocyklowy. Teraz mamy jakieś dodatkowe opcje tego klubu. Prezydent klubu, zaproś do klubu, ekwipunek. Tutaj dodatkowych opcji nie ma, tylko jak wejdziemy sobie tu, to mamy zarządzanie klubem. Jakbym miał tutaj jakiś klubowiczów, to bym mógł z nimi coś tam robić. Pewnie to samo, co w organizacji. Z tym, że tutaj mogę jej dodatkowo awansować. Zadania klubowe. Wszyscy gracze w tej sesji należą do twojego klubu motocyklowego, bo jestem sam w sesji. Ponieważ w twoim klubie jest za mało członków. Aha, dobrze. Czyli żeby robić jakieś zadania klubowe, muszę mieć jakichś członków w klubie. Wyzwania klubowe. Szukanie żółtodziobów, czyli zatrudnianie. I możemy rozwiązać klub. Możemy wezwać motocykl, jest to Blazer. Okej, chodźmy do tego laptopka.
i zobaczymy, co my tu możemy zrobić. Muszę dołączyć do sesji publicznej. To zaraz sobie dołączymy do sesji publicznej. No i zobaczymy, co tam można zrobić. Zdaje się, że tu się możemy przebrać. Stroje? Aha, to jest taka moja szafa, ale nie mam tutaj żadnych nowych strojów. W ogóle jakie plakaty. Dobrze, że ja myślałem, że to facet tutaj na tym plakacie, taki umięśniony. A to dobrze, że to jest babka jednak. No to bardzo dobrze. Okej, okay. O, jest, pojawił się, słuchajcie, już mam dwa motocykle, weźmy jeszcze coś z ulicy, musimy sprawdzić pojemność tego garażu. Opuść siedzibę. Coś, nie wiem, jakikolwiek inny motocykl, ja sobie posprowadzam, bo tam mam chyba jeszcze jeden motocykl w garażach swoich, to się zawsze, wiecie, zwolni miejsce w garażu, w garażach takich normalnych na samochody. Coś tu może zaraz będzie jechać. Powinienem sprawdzić to hakuczu dragowe w sumie też. Dobra, kupimy jeszcze jeden motocykl. Ile mam tej kasy? No bez przesady, na pewno mi starczy. Weźmy sobie... Nie wiem co tutaj. Ten, za 400 tysięcy starczy mi kasy? No jeszcze mi starczy. A ja bym wziął tego. Wziąłbym tego, bo jestem ciekawy, jak się tym jeździ. Nie lubię motocykli trzykołowych, tylko z ciekawości chcę sprawdzić. Weźmy może biały. I sprawdźmy, czy to tutaj się coś zmieści. O kurde! Wszedł! Dobra, to kupimy coś jeszcze. Tu mamy za 100 tysięcy. Nie są drogie te motocykle. Weźmy tego. Kup. O kurde! Ile się tu zmieści tych motocykli? A ciekawe, czy jak będziemy mieli więcej siedzib, to... Czy będziemy mogli mieć tam więcej motocykli? O kurde! To jestem ciekawy. Dobra, kupujemy coś jeszcze. Który by mi się tu podobał? Weźmy może tego. Nie wiem, no może być ciekawy. Skuterek. Jaki skuterek biedny. Nie, nie, skuterek nie. Na tego mi jeszcze starczy. Akurat będzie na styk. Różowy, żółty, czarny. Może pomarańczowy. No i sprawdźmy. Kurde, jeszcze, no to ja nie wiem, ile ja tu miejsce mam w garażu. Okej, okay, sprawdzajmy te motocykle po kolei może, co? Wygląda ciekawie. Jest to najdroższy motocykl w tej aktualizacji. Co ona robi? Ło? Czemu ona tak dziwnie siedzi? O co biega? Jedną ręką trzymała kierownicę. Nie czaję, o co chodzi. Jest pałka, młotek. Możemy bić młotkiem. Aha, o to tu biega. Tylko jak się bije tym młotkiem? Maczeta. Maczetuj. Latarkę. Serio, ale nie wiem, jak się strzela tym. Może latarką da się... Yeah! Mogę strzelać... Moment. A nie, to moje hakuczu tak świeci. Ciekawe, czy możemy to stunigować. Zaraz tam pojedziemy i stunigujemy. Jak tym się bić? Dobra, strzelać z broni możemy normalnie. Tak? Ale z tych broni ręcznych, to ja nie wiem, jak to robić. Pałka policyjna, nie wiem, jak tego używać. Może to się używa, jak się do kogoś podjeżdża i postać automatycznie bije. Spróbujmy tym motocyklem stanąć na koło. No nie da się. Właśnie to koło jest tak pochylone, znaczy pochylone, wydłużone z tyłu, żebyśmy właśnie nie stanęli dęba. Patrzcie, ile ja mam tutaj swoich motocykli. I tu chyba będą się pojawiać w tym miejscu gdzieś, o tu, motocykle moich członków ekipy. Tak, ja sobie tu wszystkie motocykle posprowadzam. Patrzcie, ten trzykołowy, tutaj jakiś quad, ale duży ten quad jest i chyba dwumiejscowy, bo ten standardowy nie jest dwumiejscowy. Tam jest ten drogi taki motocykl, nie najdroższy, bo najdroższy to jest to Shih Tzu. Spróbujmy tym trzykołowym się przejechać. O kurde. Ona ledwo sięga chyba tymi nóżkami tam. Podobnie jak quadem, tylko że quad chyba troszeczkę lepiej skręca. Możemy stanąć na tylne koła. Ciekawe, czy możemy skręcać podczas jazdy na tylnych kołach. Spróbuję. Nie, nie możemy. I to jest fajne. Kurczę, dobra, spoko. Ej, fajne to jest. Wow! Można tak hardkorowo nawet stanąć. Patrzcie, to ciekawe, jak się tym stantuje. Okej. Okay. Zobaczymy, czy można spaść.
Zaraz tam jakiś Mark ma dla nas zadania. To chyba jakieś nowe misje są, z tego co kojarzę. Jeździ sobie tak z jedną ręką. Ej, podoba mi się to, że w końcu jest jakaś posiadłość poza centrum miasta. Można sobie kupić totalnie na uboczu. Brakowało mi tego. Jest tutaj ten salon tuningowy. Ja z myślą o tym salonie tuningowym kupiłem tą posiadłość tutaj, ale można mieć też właśnie swój. I mamy ceny rynkowe tych części tutaj. Dobra. Zobaczmy jeszcze ten motocykl, jak to jeździ. Quad myślę, że będzie bardzo podobnie, ale Quad jest większy od tego standardowego, co był już wcześniej. Ten motocykl to nic specjalnego, ale czy są właśnie nowe opcje tuningowe specjalnie dla tych motocykli nowych? No trzeba to obadać, no nie? Także wjeżdżamy i będziemy robić wielki tuning, będziemy sprawdzać wszystkie motocykle po kolei. Holy shit, jest tego trochę. Ej, moment, bo ja mam mało kasy, ja muszę zacząć zarabiać kasę. Ja wam nic nie stuninguję chyba dzisiaj. Tylko popatrzymy sobie te opcje, wiecie? Jakieś błotniki śmieszne takie. Reflektory. O, fajnie, że można reflektory zmienić. No można całkowicie chyba zrobić nawet nakeda z tego motocykla. Siedziska. Okej, okay, tylne błotniki. Można usunąć. Spoko. Zbiorniki paliwa. Też można kształt zbiornika wybrać. Ej, naprawdę, sporo tego. Silnik. Ulepszanie mocy, no dobra. To chyba standardowy tuning, wydech. Aha, tu mamy taki malutki. Spoko, klaksony, tu chyba nic specjalnego. Światła, reflektory, tutaj ksenonowe, oznaczenie. O, rzecz w mordę. Jest tego trochę. Wow. Tablica. Tu nic specjalnego, lakierowanie, skrzynia biegów, turbo, no i tyle. Wyjeżdżamy z warsztatu, bierzemy nowy motocykl, także jest sporo opcji, ja sobie te motocykle później potuninguję, bo naprawdę nie mam kasy, wszystko wyda na to, żeby je w ogóle kupić. Zobaczmy Quada. Ej, to super, a ciekawe, czy do tych starych motocykli też są jakieś nowe opcje tuningowe? Myślę, że nie. Zderzaki. Wow. Ej, patrzcie na to. Kurde. Nieźle. Karoseria. Jest tego dużo. Jak w salonie Benego. Usuń podparcie. Ramy. Patrzcie, ile tu można rzeczy zrobić. Jestem w szoku. Wow. Nieźle. Błotniki. No, błotniki też całkiem fajne. Okej. Okay. Silnik. Filtry powietrza? Co to jest? Ulepszanie. Aha, dobra. Tutaj wiemy, co to jest. Wydech. Kurde, można nawet po środku tak dać. Spoko. Dobra, jedziemy dalej. Klaksony, światła. Kurde, jest tego dużo, naprawdę. Tu jeszcze coś jest. Progi? O! Ekstra. Spoiler? What the fuck? Można do... Co? O kurde, nie wytrzymam, no nie. Dobra, to muszę zainstalować, nie. To już jest przesada. What the fuck? Możemy do Quada zainstalować spoiler. Nie wierzę w to, po prostu nie wierzę. Zajebiste, nie? Dobra, idziemy tutaj. Zobaczyć. No tu już na pewno nic nie zainstaluję. No, czy może jeszcze coś tam zainstaluję, ale... Ja muszę kupić wszystkie te motocykle i je posprawdzać. Ja pierdziu. Karoseria, przednie butniki. Tu możemy usunąć. No nie wierzę, że tu będą jakieś lepsze opcje niż w Quadzie.
wkład to jest masakra. Tu mamy, zobaczcie, nawet taki pasek, nie, napędowy, on się tam obraca, to wszystko jest tutaj super, to jest robione. Okej, okay, siedzisko możemy sobie skórzane, zbiorniki paliwa. Rockstar to ma dopiero poczucie humoru. No te modyfikacje wcale nie są drogie, zobaczcie. Nie? Można spokojnie... O! Można spokojnie sobie to, wiecie, kupić za małą ilość kasy. Ta aktualizacja nie jest taka droga jak ta poprzednia, no nie? Albo jak aktualizacja Benego. Mamy tu nawet drążek i taką dźwignię. Nie wiem, od czego ta dźwignia jest. Ale jest. Okej. Okay. Silnik. O kurczę, tu możemy zmienić też trochę kształt silnika. W pełni chromowany. Ulepszenie, filtry, powietrza. Takie śmieszne możemy sobie wybrać. Okej, okay, wydechy. Wow. 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 Nieźle. Dobra, światła to nic ciekawego. Oznaczenie możemy sobie wybrać też. Wow. No tych oznaczeń jest dużo. I ta aktualizacja pod względem tuningu oferuje troszeczkę więcej nawet niż ta aktualizacja, wiecie, z lowriderami. Shocking. No jestem ciekawy, co posiada dragsterowe Hakuchu. Przyszło na niego pora. A przy okazji mamy tutaj też motocykl standardowy. Sprawdzimy, czy do niego są jakieś dodatkowe opcje. Myślę, że nie. Myślę, że te nowe motocykle zyskały tylko te super opcje. Owiewki. O, już myślałem, że można ściągnąć całkowicie tą owiewkę. Okej, okay, możemy z takim odsłoniętym silnikiem mieć. Wow, błotniki. Ciekawe, czy ten Tohakuchu rzeczywiście takie dobre jest na przyspieszenie. Fabryczny błotnik. Ja bym go całkowicie usunął. Zbiorniki paliwa. Okej, okay, zbiorniki paliwa i nam się siedzisko tutaj zmienia. Aha. Możemy sobie trochę kształt zmienić. Zmienia trochę kształt motocykla, no nie? Silnik, tu ulepszenie mamy tylko. Wydech. Standardowy mamy, tutaj taki malutki jest na dole. Jaki szeroki rozstaw tych w ogóle wydechów. Klaksony, światła, reflektory, oznaczenie. O, takie japońskie trochę. Wschodzące słońce. Jakie oznaczenie, takie byle jakie, pomalowane, byle jak. A, lakierowanie, czy coś dodatkowo jest tutaj w tych lakierach? Nie. Tutaj możemy ewentualnie jakiś mały emblemacik sobie zainstalować. Skrzynia biegów, turbo, no i tyle. Dobra, to teraz zobaczymy mojego windikatora. Motocykl, w którym zniknął Kers z jakichś powodów. Sprawdźmy, czy mamy tu jakieś opcje. Możemy go tuningować w tym warsztacie. Ciekawe, czy możemy tu wjechać samochodem. Sprawdzimy to, nie? Przednie błotniki, wydech. No, to chyba te standardowe opcje są, no nie? To, co widzieliśmy już w tuningu. Owiewki, tak, to mogliśmy zrobić. Tuutaj też sporo opcji tuningowych było w tym motocyklu, ale nie możemy robić sobie tego, co robimy w tamtych nowych motocyklach. Dobra, sprawdzimy jeszcze jedną rzecz, czy możemy tu sprowadzić samochody z ulicy, znaczy w ogóle jakikolwiek samochód nasz, taki o, nie? Aha, możemy, patrzcie ile tu mamy miejsc. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć miejsc mamy na swoje motocykle. Moi drodzy, to świetnie, możemy mieć teraz specjalny garaż na motocykle tylko i wyłącznie, to jest... Ach, to jest super sprawa, naprawdę, bo nie trzeba marnować miejsca na te motocykle w swoich normalnych garażach. Ekstra, że to dodaj, naprawdę zajebiście. W końcu mamy nowy garaż. Dobra, to teraz tak. Idziemy wziąć jakikolwiek samochód i zobaczymy, czy da się go tutaj wprowadzić. Bo trochę tam miejsca mieliśmy, ale ja myślę, że to miejsce jest zarezerwowane dla członków naszej ekipy. Dobra, chodź jakikolwiek. Stój! Brucey, nie mam czasu. Dawaj ten samochód. Pasuje do mojego gangu, do mojego imidżu. Uwaga.
właśnie, w siedzibie klubu, tylko może motocykle, ale to nic, to i tak jest świetna wiadomość, ja kilka motocykli mam w swoich garażach, to i tak się zwolni to miejsce dodatkowo, ale super, naprawdę, i zobaczcie, możemy tutaj dużo tych motocykli kupić. No najciekawszy chyba jest skład z tych wszystkich rzeczy, bo ten spoiler mnie po prostu rozwalił, to jest niesamowite. O kurde! O kurde! Zajebiście. Ej, tutaj mamy nawet ten motocykl. Możemy go chyba zgarnąć. O tak, o. To jest. Co to jest? Dawaj go. Akuma, okej. Okay. Jeden z najlepiej przyspieszających samochodów. Wow! I najlepiej stantujących chyba też. Niech będzie. Akumę sobie sprowadzimy do mojego garażu i to będzie taki motocykl na rozwalenie. Pojawiło się sporo tych opcji nowych, pewnie jakieś nowe misje są, sprawdzimy sobie, czy są jakieś nowe misje. O! Skradziony, aha, dobra. Czyli musimy najpierw go zrobić w normalnym salonie tuningowym, dobrze. Bo ja tutaj mam salon tuningowy, gdzie mogę sobie go ewentualnie przykabacić na moją stronę. Ale fajne jest to, że te nowe motocykle wcale nie są takie drogie, a oferują bardzo dużo opcji tuningowych, które też z kolei... Poważnie, nie można tego motocykla? A, to dziwne. A, nieważne. Wcale nie są te motocykle drogie i modyfikacje do nich też nie są drogie, a z kolei możemy zrobić naprawdę prawdziwe cudeńka z tego. Okej. Okay. To sobie już sprawdziliśmy, coś mi się tu nowego odblokowało, zadania, wyzwania, nic nie mogę robić jako sam, być może muszę wejść do... O, wezwij motocykl. Gdzie on jest? Aha, pojawił się tam trochę dalej, ale się pojawił, możemy sobie te motocykle wzywać, tak jak byliśmy tym prezesem, tak, to mogliśmy sobie wzywać różne samochody prezesa, czy tam pojazdy różne, śmigłowce i nie tylko. A teraz możemy sobie wzywać motocykl, będąc prezydentem tak zwanym klubu. No i bardzo fajnie, słuchajcie, ja ogólnie jestem większym fanem samochodów niż motocykli, ale zawsze coś ciekawego i nowego w GTA online się przyda. Także bardzo fajna aktualizacja i wcale nie jest taka droga, jakby się mogło wydawać. Zapraszam was do grania w GTA Online. W następnym odcinku pokażę, jak mniej więcej wygląda zabawa z ekipą w najnowszej aktualizacji Bikers. Trzymajcie się, na razie, pa pa.